Dzień dobry ponownie. Dzisiaj tak trochę spontanicznie, chociaż się przygotowałem, mikrofon wziąłem, ale trochę bez planu. Mam kilka pomysłów, o czym mówić. Wszystkich na raz nie zrobię. Nie zdecydowałem się w sumie, o czym chcę powiedzieć, ale tu i teraz chcę pokazać, jak wygląda kącik, w którym jestem. Nie wiem ile było widać. Może pokażę potem na zdjęciach. Właśnie przed chwilą go posprzątałem ze śmieci. Mam takie hobby ostatnio. Miejscowi ratownicy na kąpielisku mnie zmobilizowali, że jak chcę pomóc, to mogę pochodzić i posprzątać. I tak już drugi tydzień sprzątam. A zbierałem się do tego kilka lat. Sam z siebie. Wystarczyła czyjaś delikatna zachęta, żebym wreszcie to zrobił. Jak ktoś czasami chodzi wokół jakiegoś tematu, albo widzi kogoś, kto chodzi wokół jakiegoś tematu i się nie może zabrać, to jest taka sugestia, że czasami wystarczy delikatnie zachęcić. Ale delikatnie. Bo wiele razy sam byłem zachęcany w taki sposób, że na początku chciałem, ale na końcu zachęcania już nie miałem ochoty. Już właśnie na złość, albo to złe słowo. To złe słowo, bo jak mam wrażenie, że ktoś mi się narzuca, to chce wywalczyć. To, że chce wywalczyć poszanowanie własnej odrębności, to nie jest robienie na złość. To jest po prostu odruch obronny. Niektórzy tacy nachalni zachęcacze mówią, no robisz, ja ci dobrze radzę, a ty se robisz na złość. Specjalnie mnie nie słuchasz. Ale to trochę tak, jakby zwalają całą odpowiedzialność na tą drugą osobę, a sami nie chcą przyjąć do wiadomości, że sami sobie robią na złość. Bo jak chcą kogoś do czegoś zmusić, to niech to zrobią skutecznie, a nie tak, jak im się podoba. A skutecznie to w tym wypadku, o którym mówię, oznacza delikatnie, subtelnie i krótko. Często chodzi o to po prostu, żeby krótko, a nie gadać, aż temu komuś zbrzydnie to, na co jeszcze wcześniej być może miałby ochotę. Widziałem to wielokrotnie na sobie, widziałem na własnych dzieciach, na własnej żonie. Jesteśmy wszyscy pokiereszowani i bardzo łatwo jest przesadzić z zachęcaniem kogoś do czegoś. Więc mnie zachęcono bardzo subtelnie i dzięki temu wziąłem się i to robię im. Bo widzicie, jak jest bardzo ważne pojęcie, o którym być może już wspominałem nie wprost. Własna autonomia, własna przestrzeń. Rozwój człowieka służy do temu zasadniczo, żeby on się uczył rozszerzać swoją przestrzeń i ją zagospodarowywał. Uczył się ją zagospodarowywać samemu. Żeby się stawał coraz bardziej samodzielny. Jak my kogoś traktujemy, próbujemy ciągle traktować, włazić mu butami w jego przestrzeń, to on się będzie bronił. To jest tak, jakby obcy człowiek przyszedł ci do domu i powiedział, że on ci tu zrobi porządek, bo masz brudno. Może faktycznie masz brudno, ale to twój dom do cholery. Ten ktoś się nie pytał, czy chcesz go tutaj, tylko włazi z butami i mówi, ja ci posprzątam, albo jeszcze gorzej, włazi butami i tobie każe sprzątać. Ma rację, że byłoby lepiej posprzątane? No ma rację. Ale w tym momencie raczej nie masz ochoty się mu przyznawać racji, tylko masz ochotę powiedzieć, wynoś się pan do cholery, bo wezmę policję. Mam rację? Jak nie mam, to dajcie znać. Ale wydaje mi się, że to jest dobre porównanie. I tak samo jak ktoś komuś nawija makaron na uszy, nie wiem, czy to właściwe sformułowanie, gada, no zrobiłbyś to. To jest dobre, a ten ktoś już nie może tego słuchać. Może mu dobrze radzić, ale może ten ktoś ma inny problem. Może obydwoje nawet nie wiecie, że problem tkwi gdzie indziej. Ile razy ja słyszałem, no posprzątałbyś pokoju, patrzeć nie mogę, jaki masz syf. A ja nie mogę już słuchać tego, jak ktoś nie może patrzeć, jaki mam syf. I to było znacznie gorsze niż ten sam syf. Wtedy nie umiałem powiedzieć, szczerze, nie umiałem, mysz w krzakach.
Wracając, szczerze nie umiałem powiedzieć, dlaczego mi ten syf tak bardzo nie przeszkadza, jak gadanie tego kogoś. Przecież w teorii wiedziałem, że lepiej mieć porządek. Ale moja podświadomość mi mówiła, najpierw najważniejsze jest wywalczenie sobie szacunku. Żeby ten ktoś szanował moją odrębność, szanował moją przestrzeń. Żeby szanował to, że to jest mój pokój, mimo że nie mój dom. I że dobrze by było nie włazić jak do siebie, tylko najpierw się zainteresować mną, moimi uczuciami, co mi jest potrzebne, a nie, że najważniejsze to, żebym się wziął do roboty, a dopiero potem moje uczucia, moje potrzeby, tego typu rzeczy. Proszę, pamiętajcie o tym, jeśli uważacie, że nie macie z tym problemu, na wszelki wypadek sprawdźcie. Ja też uważałem przez jakiś czas, że nie mam z wieloma rzeczami problemu, ale uważna obserwacja reakcji otoczenia mnie otrzeźwiła. Ja sam musiałem niestety po wielu, wielu latach otrzeźwić moje otoczenie. Bo ono też przez kilkadziesiąt lat nie widziało absolutnie problemu w sobie. Albo widziało problem, ale nie w szczegółach, tak bym powiedział. A tu trzeba widzieć szczegóły, bo ogólnikowo to się niektórych problemów rozwiązać nie da. Ogólnikowo to można tylko zauważyć, że jest, a potem przyglądać się szczegółowo. Się nie na darmo mówi, że diabeł tkwi w szczegółach. Ja między innymi w tych vlogach dlatego tak rozbieram niektóre rzeczy na szczegóły. No bo ze szczegółami tylko umiem sobie poradzić. Z ogólnikami umiem sobie radzić ogólnikowo. Dziękuję, jeśli ktoś to ogląda. Na razie.